Krzysztof, Pato chce z tobą rozmawiać na temat Nera. Jesteś na głośno mówiącym. Nej. Halo? Zadychę. Halo? No cześć. Dlaczego ty odebrałeś Nera z Kurniczka? Prawdę Krzysiek powiedział. 10 złotych. Cała prawda o to, że wczoraj Krzysiek powiedział, jak ciebie nie było w pokoju. Nera nie chciała się dodać prezentu, to my sobie Nera dzieliliśmy, no. Słuchaj, masz odejść mnie Nera. Nie będzie do ciebie Nero dodać. Będzie. Będzie Nero. Będzie Nero. Chciałbym ja ci jeszcze powiedziałam. Wyjdziesz, tak, będziesz miał prezent. Nie wyszłeś, nie dostałeś prezentu. A, to Nero miał być, tak? Miał być Nero, dla ciebie prezent jeszcze w torebce. To weź przyjeść. Ja nie widziałem, czy, ja nie widziałem, co ty masz, Pato. No to widzisz, ja nie, nie, bo Ojciec nie powiedział. No to dobrze, to przybierz ode mnie prezent, który ja ci mam dla ciebie do przekazania, tak? To przywieź, to przywieź i ja przyjmę. Ale nie krzyczę mnie. No właśnie, na, ona wszystkich krzyczy. Przyjąć w torebce, tak? Nie byliś się człowiek, to drugi prezent będzie Nero. A co w prezencie będzie? Ja już pokazuję tobie filmik, żeby było jasność. A co w prezencie będzie? Patrz, Krzysztof, od razu. Halo. Patrz. Masz, oglądaj. Rozmawiaj i oglądaj. Nero. No, to i będzie, pójdzie Nero w prezencie. Dobra. Oglądaj, dobra. Dzisiaj możesz przyjechać? Dzisiaj urodziny. Przyjadę w tygodniu, co będzie po poniedziałku, tak, wtorek. Jakoś w tygodniu przyjadę, słuchaj. Wracanie prezentu ode mnie. Kamera jest... Ale dlatego... takiego... Ale przepraszam bardzo, Pato. Alo. Wszystko porwało mi. Ale żadnego gówna nie będzie w tym prezencie. Bo żadnego gówna to ja wyrzucę. Tak, kurde, są. Tutaj muszę porządek zrobić. Ja nie stryczałem, nie stryczałem. Normalny prezent dostajesz, normalny prezent dostaniesz, w torebce tej dany żadnego gówna nie złeś prezent. No. Wziąłem, że Nero jest mój, nie? Ale będzie mój, Nero. Zobaczymy, no. Nie miałeś prawa wziąć Nera z Kroniczka. Jak ty to wziąłeś? Poczułeś się pode mnie? Nie. Ja zajadę do schroniska i spytam się, dlaczego dalej Nera? Ale wszystko jest dlaczego dała ta suka Jaworowicz prezes Nera dla ciebie? Panie Krzysztofie, ile pan jest? Wszystko przez prawnika załatwione. Przez kogo? Przez prawnika. Ja zobaczę, jaki prawnik, a wtedy ja do tego prawnika, wiesz, zajdę i powiem. Dlaczego on oddał? Wiesz. I to prawnik dostanie jobów jak nie wiem. Kiedy przyjedziesz? Kiedy przyjedziesz? Ja będę słuchał, nie wiem, wtorek, środa. O której godzinie? A o której godzinie? Żeby ja był w domu. Do mojej ty czytam. Się dogadamy. Nie, mów o której godzinie, bo Jacek jest, to żeby słyszał. Ja pracuję. Zaraz, już jak przewracam. Nie, we wtorek. Czekaj, niech on dokończy rozmowę. We wtorek? Dobra. O której godzinie? Co? Majorze drogi, pozdrów moich przyjaciół Justyna i Tomka. Ale Nera nie zobaczy na początku, na pewno nie. Ale czego? Dlaczego? Chcesz mnie podenerwować? To trzymaj jego! Masz, ja nie chcę rozmawiać! Stop, nie chcę rozmawiać i nie przyjąć prezentu! O! Pogadałeś, kurwa mi, żeby na Nera pograć! Ja, on prosił! Tak! Kazał pokazać, to pokazałem! Tak. Masz, Wojtek, rozmawiaj! Tak! Masz, Raj! Raj, ja nie będę. No siema. Po chuj, nie rób takich jajów, kurwa, bo to kurwa on płacze. Jego brat, kurwa, cioteczny, kurwa, zmarł pod granicą i kurwa on teraz na czarno chodzi. Tam ja nałożyłem też koszulę czarną, a on takie rzeczy gadasz, kurwa, nie znęca się nad nim. Pękło mi piwo. Janek, tak, bo to Janek odeszłeś. Się wyłączył od razu, Po co odeszłeś? Ja tylko pokazałem, bo kazał mi przekazać tobie. No i pokazałem tobie. Chciałeś zobaczyć. Powiedziałeś pokaż, więc pokazałem.
To prawda jest! To prawda! Od razu włączył się. Zlepię się nade mną! Już się nie znęcał. Zlepię się nade mną! Zlepię się nade mną! Zabijcie mnie z cholerą, weźcie, zabijcie! Zabijcie wszyscy, zabijcie mnie! Przestań, Krzysiek, uspokój się! Prawda jest chyba z tego chuja! Nie dąś się, kurwa, nie będę chodził, kurwa! A po co? Nie znęca się, kurwa, ty nade mną! Ty chciałeś gadać z nim, kurwa, to gadałeś, kurwa! Widzicie, kurwa! Nie można normalnie, święta! Święta! O, to boczek mi oddaj, kurwa, wpierdoliłeś mój boczek, kurwa, i jestem twoim sponsorem. Pokazałem wam go. No, obrazek też był widać. Cztery złote. Cześć Wojtek, pozdrowisz papa. No, przyjedzie, to porozmawiasz z nim, na żywo. Ja nie chcę rozmawiać. Przez telefon. Nie chcę rozmawiać. Nie będę rozmawiać nawet. Nie będę. To zapalę papierosa. Zapal sobie, Wojtek. Palcie, to dajcie robcie, pijcie, krajcie, bo to bordel jest! Bordel jest! To dobrze! Bordel! To daj mi rękę, obiecuję ci, że po pierwszym wyprowadzę się, zabiorę kurwa wszystko i kurwa, zapomnisz kurwa jebany kurwa knurze! Ja durny, że uwierzę w święta. To po chuj! Ale co, choinkę? Tak. No potrzebna choinka, ma być i koniec. A ty nie wierzysz Boga! Nie wierzysz w Boga! Nie rządzę, ale są święta i choinka ma być! Właśnie. No jak bez choinki święta? Ja mam trzy choinki. Całe te, cztery złote. W każdym pokoju, nie? Trzy choinki mam, no. Do kamery całe te na święta? W każdym pokoju. Tak. A ty jedną i to małą. I ty nie chcesz mieć. I to nie martw. Jak nie wart? Wart, są święta. Nie, ja tam mam, pod choinką leżę. Pod choinką, no. Pod choinką tak. Korzenie są. Pod choinką leżę. Pod korzeniami leżę. Cztery złote. Panowie, jak już jesteście... To jest nienormalny człowiek. ...to można zaczynać bukakę. Temu ja, temu ja powiedziałem, że ja muszę znaleźć kawalerkę. Że mam to, że to jest normalnie funkcjonować jak normalny człowiek, a nie po prostu non stop. Takie słuchać rzeczy, opowiadać kurę, swoje dzieciństwo. Ja... Nie. Tak. Tak. Tak to kurwa proszę światło kurwa się zgasi, kurwa będzie ciemno. Hejtujesz czy pomagasz? Rafał, nie Boże, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, ale nie dla Rafała. Pierdolę kurwa to wszystko. Ja poniedziałek pojadę, będą taryfy i pojadę. A dokąd? Do Chroniczka. Do Schroniczka. No to jest makazyn. Ale dobrze, Krzysztof, to lepiej, żeby w schronisku był Nero, czy gdzieś u kogoś na podwórku? No to jest on w schronisku. Lepiej, żeby w schronisku był? No. Panie Krzysztofie, on jest w schronisku. Nie, lepiej, żeby umiał na podwórku. Panie Krzysztofie, nie, nie będzie. Wysłałem panu na Sylwestra drogi. Znów zabiorą. Zadam do, do tego Rafałka. Nie wolę mnie. A ja mam tyle. Pana zewnika, Krzyśku, zapraszam się do siebie, a muzułmana suchego. Ja ci podam do paty numer i... A no to dzwoń do niego, ma telefon. Włącz i dzwonię. Ono nie wiem. Odbierze. Widzicie? Na pewno ogląda i słyszy. Ja myślałem, że będzie kulturalniej trochę. Ale tu... Kulturalnie takie... są. Dziękuję. Za piątkę. Znaczy, ty nie chcesz zadzwonić. No ale po co ja mam dzwonić, czy tam czat? Chuje pojebane! Świętami! Kurwy jesteście! Kurwy jesteście! Jak ty kurwa jesteś? Broni! Publiczna kurwa jesteś. Bardzo pani, to dobrze! Dobrze, wyłączę zaraz, kurwa, nie bój się. No dobrze. Jebany kurwa, psie kurwa, polityczna kurwo jesteś. A ty, czym jesteś? Zaraz kurwa, pojadę i zabiorę. To sobie nie zabierają, kurwa! Nie zabierają! Widzicie, on straszy, kurwa, czym on... Ja nie straszę. Kurwa, straszy, kurwa! Nie tu nie będzie, kurwa, zgitniesz, kurwa, z tego świata. I dobrze. O, chwała Bogu. No i chwała Bogu będzie. Amen. Amen. I będzie dobrze. Powiedziałeś amen i będzie po mnie amen. Chciałem, ja nie mówię, żeby ty amen zniknął. Powiedziałeś amen. Amen to jest to zakończenie kłótni ciężko, waszej. Ciężko. Pokazałem. Dobrze i tak zostanie. To na policję dzwoń. No dzwoń na policję. O!
Dał ci kurwa uszyki kurwa cały ten do uszów kurwa, teraz dzwoń kurwa, dzwoń. On dzwoń do pato. Ja wszystko, dobrze jak popakowane mam jedną torbę. Jeszcze kurwa większe te kurwa i kurwa będę spierdalał stąd. I chuj tam. A co to kurwa? Muszę kurwa wynajmę kurwa i pojadę w pizdu i nie będziesz kurwa tutaj rządził mną. Mu dreptać kurwa! Może na kolanach będę panie drapać wszystkich. Albo krzyny będę ci łożyć. A wy tu knajpę robicie. Srać. Prawda o tobie gnoju. Halo. 4 złote. Major Wonia spocone majtki Krzycha po 10 dniach pierdzenia w Barłogu. A, jestem bigos. Biała kiełbasa jest. Halo. Ja twoich ziemniaku kurwa nie chcę. Pierdalej chuj! O, słyszeliście? Święta Boże. 4 złota. Major, możesz złożyć mi życzenia. Halo. Major, możesz złożyć mi życzenia. Major, możesz złożyć mi życzenia. Major, wszystkiego dobrego. Słucham? Zdrowia, major, możesz złożyć mi życzenia. Major, możesz złożyć mi życzenia. Proszę bardzo. Pierdalej chuj! Wyłącz ten telefon. Halo! No widzisz, słucham! Widziłeś. Słucham? A 4 złote, dziękuję. Kura, 4 złote. Spierdalaj chuju! Stefana. O, pozdrawiam cię, dziękuję. Już będzie zagłoczyć jak chuj! A weź wyłączy ten telefon! Powiedziałeś, że będzie wyłączał! A ty kurwa jesteś kurwa ta jak kurwa tępy kurwa do kurwa kucia kurwa mamy dla pana propozycję kozów pracy z firmą Zycha. Praca polegałaby na testowaniu materiału chemicznego. Do kucia kozów! Proszę rozważyć propozycję. Do kucia kóz! No ten co kozy kuje, pacanowie. No nie wiesz? A ty do czego kuć? Do kuje swego? Tak, ja wolę kurwa kuć, kurwa, panienki kurwa. To i... O, ty umiesz kuć panienki. A to ty kurwa nigdy w życiu nie wiedziałeś, kurwa. To ja to robię. A jak przyszła Asia cały ten, ale kurwa tu, ale tutaj seksem kurwa tu śmierdzi. To było dobre demanie. Gdzie tutaj seksem śmierdzi? O, było kiedyś. Kurwa demania osoby. Już kurwa się rozłonili cię. Pozdrawiam po ruszku, cholera jasna. I pała z Warszawy pozdrawiam. Czemu dzwonisz? Czemu dzwonisz? Raduj wam! Śmiej się od zęby do ucha! Pierdol się! Zaraz zamkniesz kurwa! Zamknij mnie straszysz kurwa ty! Zamknij! Strasz kurwa! Dobra, dzwoń, ja nakładam buty i jadę na wyczyć białkę. Bo ja jestem trzeźwy. Ja bo jestem trzeźwy. Niech pojadą, huknę, trzeźwo o 00 kurwa. O czym nie nadaje tutaj i kurwa będziesz kurwa odpowiadał za to. Brat Albert, 10 złotych. Czego dzwonisz? Krzysztofie, nie rozpaczaj, są święta, czas radości. Czego dzwonisz? Jesteś wybrany, by głosić słowo Boże. Nałóż więc szansę. Czego dzwonisz? Zadasz i nieś dobroć ludziom. Czego dzwonisz? Czego dzwonisz? Do widzenia. Kononowi, ma, chcesz będę drzeć się. Ryja. Ale nie będę z nim przestań rozmawiać. Drzeć ryja. No to ty chciałeś, no. Kononowicz, będę się Kononowicz, przestań drzeć ryja. Halo, pato. Halo, co tam się dzieje się? Masz wszystko po prostu. Awantura jest ostra. Halo! No halo, co tam? Gdzie mieszkasz? Ja biorę sobie z wytrzyjeżą. Bo ta. Ty, no... 120 km. Ja i 200 przyjadę. Wy jesteście Ani? Gdzie mieszkasz? No w Suwałkach jesteśmy, u Meksyka teraz. I Aron u Maksyka? Jaki Aron? Ja tu! Nie Aron! O kurwa, odpierdol się od mojego kolegi. Mój pies u Maksyka? No to albo Aksyura. 4 złota. Kolon ty komunistyczny. Nie pierdol ty kurwa! Bo jesteś najebany jak... Co? Jesteś najebany, wiesz? Odpierdol się od niego. Wiesz Panie Krzysztofie, proszę odpierdolić się od niego. Ja jego nie znam. Wiesz o tym? Ja 3 razy na oczy go widziałem, proszę Meksykiem, się odpierdolić od niego.
Telefony. Jeszcze raz, bo 4 złote. Jesteś najebany? Jest w tym bałaganie na szkolnej. Chlewie jest lepszy porządek. Lub wytrzymuje. Dobra, ja nie wiem, co on gada, masz gadę nim. Bo ja nie wiem, co on gada. No to mów, ja to przekazywał. W tym bałaganie na szkolnej. Czekaj. Gdzie on jest, zapytajcie. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Oczywiście błyszu. No jesteśmy w tej chwili z Meksykiem, Meksyki browara pije. Są z Meksykiem, Meksyk browara pije. Tak? Jest z Meksykiem i browara piją. Gdzie? Gdzie? Ale Szymałka, to ja słyszałem, że on psa żądli. Gdzie pies się cię najmuje? Co? Pies obok nogi biega, jest bezpieczny. Pies jest bezpieczny, biega obok nogi. Gdzie pies się znajduje? Niech powie. Gdzie się znajduje? Bo zajebę jego. Bo zajebę. 4 złote. Proszę wziąć poduchę i szuflę. Niech Meksyk powie. Grubą komunistyczną świnię osraną, bo nie idzie na niego. Może z Meksykiem bym ja się pojechał. Czekaj, bo Jarek będzie się opowiadał. Co? Zaraz Jarek powie. Ale nie chcę gadać z tobą. Meksyk. Nie chcę gadać? Meksyk nie chce z tobą gadać. Bo boicie kurwa, żeby łypę nie rosną. A ja nie mało. I gazem po jebiochach. Gazem po jebiochach dostanie. Straszny. Adam Grabala, 4 złote. Krzysztof Kononowicz swoją matkę, a po jej śmierci pochował ją na szczytu największy konfident w Białymstoku. Bato powiedział, że weźmie go do domu. Bato powiedział, że weźmie go do domu. Bato powiedział, że weźmie go do domu. Tutaj, w Białymstoku? Nie myślę, ja tylko psa. No psa, Meksyka nie, psa weźmy, tutaj do Białegostoku. A gdzie on teraz gdzie? A teraz gdzie ty jest? Łędę, 4 złote. Dziękuję Pato Tato, że zapewniłeś dla Wera kochający dom. Kurde, przerywa to. Snął się do czegoś przydał, pomagając ci odebrać psa ze schroniska. Filipowie. Grubas to okrutna warnia i chaliba na Inero. Nad Odrą, nad Odrą. Nad Odrą. A gdzie jest Filipów? Nad Odrą. Nad Hańczą, o, nad Hańczą. O, tam właśnie jest. Mała pomyłka. Przy Bogu. Kiedy będzie? Kiedy będzie, powiedz. Jutro będzie czy nie? 4 złote. We wtorek będzie. A jutro będzie? A jutro będziesz? Jutro nie będę. Jutro nie będzie. Nie. Trzeba nie się powiedzieć. We wtorek będę. Ja powiedziałem, ja na Krzyśka mogę przypadać prezent, będę go chciał. No dobra, to pogadacie sobie, no. Jak a to, a ja ci powiem, że umiem jebać komunę. Konowicza, 4 złote. Kononowicz to największy konfident w dziejach czasu. Będzie odpowiadał przed sądem za donoszenie na Polskę. Dobra, nie przeszkadzamy, trzymaj się tam. Jebcie się, zabieraj tego swego. Jebcie się i zabieraj tego swego, co? Czekaj. Wojtusia. Wojtusia, ja przeszkaduję. A to właśnie. Zajdziemy z chatę i spierdolę stąd. A Wojtek powiedział, że zabierze chatę i spierdolę stąd. O nie, to. Dajmy z Krzyśkiem pogadać. No to da, masz Krzysztof. Ja nie chcę. Ale on nie chce z tobą rozmawiać. Nie chcę. No, a to się spytają, czy chce psa, czy nie chce psa. Jeżeli nie chce psa, to nie ma nie o czym rozmawiać. Niech źle tego psa złego, nie chce. Żryj go sam. Raz, dwa. Dziękuję za 20 złotych. 20 złotych. Pozdrawiam no dwanaście. Pozdrawiam, nie obrażaj się. Masz. Nie. No tak, bo jak ja ci mogę dać psa, jeżeli nie chcesz ze mną rozmawiać, on człowieku. Czy on pierdoli? Jak on może dać tobie psa, jak ty nie chcesz z nim rozmawiać? Które godziny ty pić, wysoko. Ja rozmawiałem z początku. Bardzo dziękuję. Ja co mu tam? Żryj sobie tego psa! Żryjcie tego psa! Bo mnie i tak nie będzie! Wysłuchajcie. Dobra, Pato, dobra, dobra. Przyjedziecie, to pogadacie. Nie, już Krzysiek już zdenerwowany, wystarczy. Dobra. Mnie tu Krzysiu teraz słyszy na głosie mówiącym? Tak, słyszy. Krzysiu, to życzę ci wesołe świąt, że chuj się w dupę i nie kurwa. I pierdol się kurwa buraku jebany, bo tego psa nigdy nie staniesz i ten pierdol będzie zawsze. Jebać się kurwa jebany konfidencie. Wesołych świąt.
Wesoły ksiądz, cześć Pato. Nie będzie to jakiś go przyjąć Pato i pójdę na stryk. Nie powie. Nie będzie tam. Ja wracam i zabieram ten dom. Ja nie. Zabrajcie. Nienawidzę tego domu. Zajmijcie i pod choinkę pochowajcie, dobra? Papież jest moim wspaniałym człowiekiem, który zmarł za... za ludzi wspaniałych. Może zdechnę na pan. Ale on przyjedzie we wtorek, to pogadacie sobie, no czego ty już... Ja wam ci będę z nim i nikt się nie wygląda. A w mojej obecności porozmawiasz? W mojej obecności. W mojej obecności. Nie. Dlaczego nie? Dlaczego? Ostatnio tak chciałeś, żebym ja był i to wtedy porozmawiasz. No coś... No było coś takiego, tak? Dzwoniłeś do mnie. A ty we wtorek nie będziesz. No po południu będę. No to się umówimy na jakiś inny termin. Ja żyć nie będę. Będziesz żyć. Nie. Tak. Zobaczysz. Tak. Zobaczysz. Ty na stop, codziennie tak mówisz. Bracie, nie da się tego słuchać. Ale oni nas teraz nie chcą. Pojedz Makłowicz. 4 złote. Major Gnoju 1. Przez ciebie wywalili mnie z TVP. Chcą ciebie, chcą, żebyś prowadził program do podróży. Ja leczkę myślę i ty chcesz. Ja leczkę myślę. Pojedną się, żeby wszyscy mieliście. Na garbie moim jechaliście. Z kim? Bo my kurwa wywiadzie. Na garbie moim. Z kim ja się pojednałem? Ale z kim ja się pojednałem? Z kim ja się pojednałem? Ty chcesz, żeby ja ziareczkę myślę się pojednał. Ja chcę? Tak. O, wiesz co? Proszę się ode mnie odczepić. Nie. Ale z czego on się cieszy? No niech robi, co ci powiem? Poczekaj chwileczkę. Kochany człowieku. No właśnie, poczekaj jeszcze. Kochany człowieku, jak zdechniesz, to ja będę cię ja ci powiedziałem, no, że ja nie jestem tutaj właścicielem. Ferrari już, kurwa. Oj, przestań, kurwa, takie głupoty. Ferrari już, kurwa. Bierz twoją maseczkę, kurwa, jebany, kurwa. Hotelu już, kurwa. Jeszcze 6 milion. Tak, do lasu, kurwa, a jak nie tam, kurwa, węgi kopać. Do czego, Ferrari, do czego? Do chuja twego. O, mego pana proszę się odczepić. Dogadałeś się, pojechałeś! 10 zł. Nie do mamy, ale do Patego pojechałem! Klać! Do Godowa! Co ty mi tu będziesz mówił, co ja zrobiłem? Ja wiem, gdzie ja byłem! Ja z nikim ci nie dogadowałem! Na domu gdzie byłeś! Gdzie byłem? Bo się tylko chlałeś u Patego! O, tak! A Pato w Suwałkach! Z Meksykanem! Idzie nie w Suwałkach! Co chlać z kubeczka? To bierz kamerę, ja ci pokażę, kurwa, swojego kutasa i zostanie jebana, kurwa, jebany, kurwa, pajacu. Czy sam pajac jest zajebany? Gruba kurwa, świnia. Czy sam... A ty jaka kurwa jesteś? Ciężka kurwa? Świnia? Kogo ty trzymałeś w tych chlewach, kurwa? Świnie jebany, kurwa, knurze. Mogący, to się do czegoś przydaj w szarę mędo. Chcesz, żeby zamknął? Generalnie to... Chcesz, żeby zamknął? Co tam wiesz? Niech tam zamknąć chcesz? Ej, nie śmieję. Komputer zamkniesz. Ale dlaczego, Krzysztof? Zamknij komputer. No to ja, kurwa, za światło też płacę, kurwa. Zamknij, kurwa. Przepraszam, stop. Internet płacę. Nie. Za światło ja płacę. A tu teraz ty. No teraz ja. Zapłaciłeś. I zapłacę i pół na pół będę z nią. Kochał się z nią, dziecko pół zrobię. Będziemy razem żyć. Gdzie pół na pół i ciebie? Gdzie teraz pół na pół? Wydam ciebie. Gdzie pół na pół? Nie ma! Tak, to pół na pół. Tak, za lajka? Tak. Jakiego na pół? Jak tu na chwilę cię pokazałem, kurwa. Co? Ja cię... Bo nie chcę mnie pokazywać. Ale to poczekaj, to ja mam taką propozycję. Występowałeś parę minut na lajcie. Jeszcze wystąpisz parę minut? Pół na pół? Poczekaj, nie pół na pół. Ale stówę możesz mu kopnąć. Jak wystąpi jeszcze z 10-15 minut na lajcie. Ja mogę 30. Minut? Tak. Za stówę? Bo zaraz na zawał nie, on tyle nie zarobi. O, właśnie. A pod, a ciebie nie, to on ma za swego dokładać? O, to już powiedziałeś mi. No to ty żądasz czegoś, co jest niewykonalne. Czyli o, właśnie, to powiedziałem. Super. Jesteś super człowiekiem. Żądasz czegoś, co jest niewykonalne, Krzysztof. L-E-J-D-I. Ja mogę... 500 zł. Pozdrowienia dla... No to rób sobie... Zrób sobie lajka i zarobisz sobie... A co mnie kanał ustanowi? Masz swój kanał. Gdzie? Tylko na tym kanale, który masz, nie możesz tego... O, na tym ja lajkę zrobię? Na tablecie? Tak. No nie. Musisz... No. To z Wojtkiem się dogadaj. On ma wszystko poustawiane. No.
Jakże? Dasz mu swój i wiesz. Dasz mu 90% i on. 100% daje. A nie, oj, przejęzyczyłem się. Dasz mu, przypuśćmy, 10%, a reszta tobie. Tak? Ja pierdolę, dam ci kurwa ile? Dam ci 300 zł kurwa i spadaj. Ile? 300 zł dam ci, rób kurwa co chcesz. Następnym razem kurwa ustawię całe to wszystko i rób, daj mi 300 zł kurwa i ja będę siedział kurwa w hotelu, a ty będę nagrywać sobie i zarabię kurwa ile chcesz. Chuj ci to obchodzi. A ty będziesz brać. A ja wezmę do hotelu kurwa prostytutkę, będę kurwa ją rucham za, po prostu zapłacę kurwa za 3 godziny, za pół nocy i będę kurwa ruchał kurwa, ona kurwa się, tak ją wyrucham, że ona się zeszcza. Ty zdolny tak do ruchania jak ten ksiądz Czołgarzy. A, ksiądz Czołgarzy jak ty do ruchania. A myślę, że nie wiem. No, w sumie ja nie widziałam ani jednego, ani drugiego was. Przepraszam bardzo, zapytać ci u jego czarny... To ja cię zapraszam, kiedy... A na co? Na... Czarny widział? Żebyś widział, jak ja rucham, kurwa. Kobiety! A o, no, wybaczcie. Wybaczcie, drodzy państwo, że ja jeszcze patrzę, jak mają rucham. Ja potomszę nogi do góry, kurwa, tak wciskam, kurwa, do końca, kurwa, że piszczy. Ty, kurwa, ściągnął mnie tutaj. Znęca się, kurwa. Za karę. A ja karate trenował. Jebać, kurwa. Tak. Jebać, kurwa. Ty grubasie, kurwa, śmierdziuku. A ty kto, kurwa? Pierdol się, kurwa. Co ty pierdol się, bo zaraz komputer tam... O, to możesz straszyć, kurwa. Straszyć, kurwa. O, odej mi, kurwa, te boczek, kurwa. Co ci, kurwa? Ja do zupy oddaj. I zupę oddaj. Ty nic, kurwa, do tego nie dałeś, kurwa. Tylko żebrzesz, pierdolony, kurwa, kutasie. Ale tą zupę co on zrobił, szafiówę. Tak. No do jeszcze, ale zobacz, jak jest słona. A ja nie będę próbował. Kurwa, kuchnia słona. Do cedesu. Ja ci dam trochę spróbować, bo kurwa, ja nie mogę zjeść, w garny piecze. Tak, co on najemu. A on mówi dwa razy, jak to bo ty... A bo... O, słodkie, to... Może pół kilo kurwa cukru wpierdolić jeszcze do kugara. Kurwa trochę czole cię daje. Dobra, na razie trzymaj się. Jedziesz się na łyżeczkę i troszunki, bo cud to jest bardzo słonne. Szczam ciepłym moczem. Pozdrawiam Ciebie Wojtku, a grubasa ja wyjaśnię osobiście. Co on powiedział, Pato? Pato? Tak. No nie, to z Wojtkiem rozmawiam, wiem. Co powiedział? Trzeba, ja mam cukier, trzeba wpierdolić do tego garka pół kilo cukru. Bo jest słodkie. Ja też mam cukier. Pięć kilo mam. A to musi być kwaśne trochę. Bo to kurwa nie... To nie kwaśne, słone. To dobrze, musi być tak. Musi być tak? Tak. To chyba tobie w ustach, w garnu nie smali. Od soli. Bo soli dużo to nie można pierdalać. Od soli dupa się pierdoli. Od soli głowy cię jebić. To o. Od cukru. A. Łeb jest gniało, cukier krzepi. Pierdol się, kurwa. A pierdoli. O, tak. O, jaki ty, kurwa, wielki, kurwa, pajac, kurwa. Świnia, kurwa. Nalać sobie? Ja nie chcę, jak Krzysiek, taki obiedzony, że... Nie, ale... Zaraz wlasam na środku, jak chcesz. Taki no. Obiedzony jestem. Taki zdarzony. Ale spróbujesz, to kurwa... Nie będę próbował, nic, bo jestem... Łyżką trochę. Nie, tam, nie chcę. Bez tego. Dobre to jest. Trzeba kawy nastawić. Ci w dupę Kononowi. Co on powiedział? 4 złote. Kto? 4 cyfry. Bo ja nic już nie to on mówi. Ale kto? Pato. To jest a ja nie wiem co on mówił, on z nim gadał. Noblak, niech się Wojciech, co on powiedział? Szkola. Konon i konfident, stary jaki komunista. Mera Bożego nie... Co on powiedział? Pierdol się. Weź zanę do jego. Zobaczcie. Nie już! Dajcie święty spokój! Zanę do paty. Nie, jest light, proszę kurwa czytać donate i odpowiadać na donate, a nie kurwa dzwonienie w jedną i drugą stronę. Dość! Koniec, kropka. Pierosi. Ale mi kobiet nie trzeba. Bo je kobiety mam. Jedna butelka, tak? Po ulicy Sopnicy. Tak jest, cholera jasna. Dziękuję. Wysoki świąt. Ale kurwa, pani samota jest chyba. No, dziękuję. Chule jasna. Tak, mego, ja odpierdolę. Chule położę w pierdolu.
Wiesz? Nie stać. Wiesz? To nie jest. I ja chuję nie, ale kobiety jestem. Wiesz? I spierdalaj. Masz. Również wysłałem paczkę Boża, której były mieli... Ale ja nie chciałem. Krzysztofa do no, 3000 zapłacić. Dotarła razem z kartonicy. No mówi. Halo. Ubezpieczony jest ten telefon. No. Lapsa chuja dawać z okni, jesteś robić zwierzęta, tak? Powiedz jeszcze raz. Lizaki. No. Ale muszę chuja lapsa dać, tak? No. Nie, lizaki do lizania. Czytaj. Słuchaj. Słuchaj, co ludzie piszą. Życzenia. Życzenia. A ty bardzo mądry kurwa, wypytać z tym menerem kurwa, tak? I mnie kurwa na nerwę pograć. Umiesz paciczko, tak? Ścianu cholerny jebany chuj, tak? Umiesz to robić kurwa, ty nie? Z majorkiem, tak? Tak, kurwa, ty nie? Jedno się ode mnie, nie major, Wojtek kurwa jebany kurwa. Tak? Tak, chuju pierdolony, zajebany. Smoku ty! Masz ja nie chcę mnie bać, kurwa! Bany skurwysyn! Oni dziaci jebany skurwysyn! Na gabie moim cię wybił się! I ty pacisko cię wybiliście! Ludzie mówią, na moim garbie kurwa wybiliście cię! Tak! Każdy kurwa się wybija, kurwa! A ty ci kurwa dupę uratował! Nie wybijacie się, kurwa, na moim garbie? Nie? A w szpitalu, kurwa, ja rozmawiałem z dyrektorem, kurwa, z lekarzem, on jest za biegów, kurwa, cały te, kurwa, płakał, kurwa, ja, kurwa, przez parę minut, kurwa, no, mówiłem, żeby zabiegł, kurwa, żeby żył, a on, kurwa, taki, kurwa, ja chramę. Jakieś, co? Szymonek z Bombasu, 5 złotych. Wojtek, teraz bronisz knura, a jutro będziesz chciał się wyprowadzić, to jak to w końcu jest? Nie bądź go. Strzała z białej butelki szczurza. No to nie ma kasy, kurwa. Posiadłość jego to nie mnie interesuje. Zadłużona jest. Nie będę płacił. O, dzięki. Zadechę. Pieniądze zabrałeś mu prawo jazdy, teraz... O, ja zabrałem. Nie dosi, kurwa, jebany pajacu. Jak będzie niegrzeczny, to... Tak, o, niegrzeczny, to kurwa, o! Farby, niech się napije, a jej będzie cicho. Niech to latarkę, kurwa, wyłączy, kurwa. Górnik! Konon ostatni chuj polski, 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 uśmiechnięta buźka, pe buźka mrugająca okiem diabelsko, uśmiechająca się buźka. Ale poczekaj, jest godzina 8 na, ale Krzysztof! Dlaczego ty kurde żądasz czegoś, na czym... Pojdziemy włączyć. Ale już tego, z tego żyje. Pojdziemy włączyć. Nie zarabia na filmach. Tak samo jak ty zgłaszają ludzie. Ale posłuchaj, Krzysiek, daj mi coś powiedzieć! Mogę? Nie. Ja powiem. Nie zarabia na firmach, bo ludzie zgłaszają za przekleństwa, za wszystko. Nie ma reklam. O, właśnie, dobrze. Tak samo to w twoim kanale jest. Nie ma reklam, bo zgłaszają. Pytają się, dlaczego cenzura? Dlatego cenzura, bo zgłaszacie, no. Co ty, kurwa, się brochasz, kurwa, do mnie? Pajacu jebany. Dawaj, dawaj. Lampka Boża twoja, kurwa, w głowie, kurwa, się pierdoli, kurwa, tobie. Odpierdol się ode mnie, kurwa, jebany, kurwa, knurze. Bo jest dzwonił do Krzyśka i pierdoli głupoty. Nie dadzą nam zadzwonić, kurwa, do Rafała. Czego dzwonisz? A czy ty dlaczego chuja wsadzał do dupy? Co? Wsadałeś chuja? Nie bałeś jego? To jedz dalej. Zarznięcia. A co ty myślisz, że nie zdolny? A czemu? A czemu ma być niezdolny? A ile ty masz na Wojtek? 47. Ale co? No 47, to jeszcze żołnierz. Ja ruchałem.
nogi do góry, kurwa, tak waliłem, kurwa, że ona, kurwa, pisała i wysłała. A w to waliłeś? Kibę. Kibę. Na koniec w dupę wyrychałem. Kupiłem maść. Kononowicz, ja mówię, że jajka tam major, wyprowadzaj się i pupę. Ja pupę. Się zabalił tak jak cholera. Czy po prostu, czy się zgadzasz? Nie, ja zapłacę. A ja te pierwszą pizdę, nie, pierwszą. Do kibry obecną. A po prostu ona pierwszą pałę robiła. Cała i wniosła. Walnęłem, kurwa, ją, kurwa, w dziurę. Szyma major, pozdrowisz Kacpra Oliwiera Marcina, Kacpra Konrada ze Żmina. Maścią sumował i kanon założyłem, żeby nie obstrało mi kutasa i wyrznęłem ją. Czego ty pierdzisz, ludzie pytają? Pierdzę? No tak napisali, no. No pierdzisz. A one nie pierdzą? A ja nie wiem, no. Bo one śmierdzą. Śmierdzą i śmierdzą. Federacja Zmielonych.pl 4 złote. Major, ty już seksu nie potrzebujesz, wystarczy, że cię Sradek w pupcie dmucha. Jarku, już trochę siedzisz, prosimy spróbować zupy i ocenić, czy smarowata. Przepraszam. A ja chcę, żeby taksówka przyjechała na szkolną. Ma przyjechać na szkolną 17. Tak, cholera. Dobrze, okej, wysyłam, dziękuję. Dziękuję. Rafał.